Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Co to był za tydzień? Naprawdę ciężki. Ale ja nie jestem z tych, którzy lubią narzekać. Ja jestem z tych, którzy wolą powiedzieć o tym, co się ewentualnie działo i co się stało, że byli tacy zajęci. A tak się składa, że w zeszłym tygodniu uruchomiłem przez sprzedaż swojego nowego kursu online Copywriting sprzedażowy. Kursu, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie, który ci serdecznie polecam, jeżeli w swojej pracy, a prawdopodobnie tak właśnie jest, wykorzystujesz pisanie tekstów. Umówmy się, pisanie jest wszędzie. W mailach, na stronach internetowych, w kopii do reklam, w newsletterach. Słowo pisane, mimo tego co niektórzy stwierdzą, nie jest bynajmniej w odwrocie, a wręcz przeciwnie. I tyle z ogłoszeń parafialnych, przynajmniej na sam początek. Do tego wątku pozwolę sobie wrócić jeszcze na koniec. Tymczasem dzisiaj mam do ciebie kolejny odcinek związany z meandrami reklamy na Facebooku. Aczkolwiek nie tylko, ponieważ to, o czym będę mówił, wiąże się bardzo mocno z mechaniką działania praktycznie każdego systemu reklamy płatnej. Niezależnie więc od tego, czy pracujesz na co dzień na przykład z Googlem, czy skupiasz się przede wszystkim na reklamie Facebookowej, LinkedInowej czy Instagramowej, myślę, że będą to dla Ciebie wartościowe treści, ponieważ dziś bierzemy na warsztat temat testów kreacji. W jaki sposób podejść do testowania kreacji i skąd wiedzieć, w jakim kierunku artystycznym, tak to nazwijmy, iść później dalej ze swoimi grafikami czy zdjęciami. Zaczynajmy! Zanim wejdziemy w sam temat, który nas dzisiaj tutaj sprowadza, to zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle warto testować kreację. Osoby, które zaczynają swoją przygodę z reklamami płatnymi, szczególnie te, które rozpoczynają ją od reklam na Facebooku i Instagramie, przeważnie swoje pierwsze kroki kierują w kierunku tzw. promowanych postów. Ja również tak zaczynałem, ba myślę, że większość reklamodawców, nawet tych, którzy dziś są bardzo obcykani ze systemem reklamowym, zaczynali właśnie od promowania postów. Braliśmy wtedy jedną konkretną kreację, a w zasadzie opublikowanego przez nas już posta i pokazywaliśmy go wybranej przez siebie grupy docelowej. Tego, czego wówczas nie wiedzieliśmy, to co w zasadzie dzieje się od strony backendu, co tam się dzieje w silniku. Ponieważ promowanie postów uruchamiało w naszym menedżerze reklam taką bardzo uproszczoną strukturę. Jak prawdopodobnie wszyscy słuchający wiedzą, mam nadzieję, że ty również w systemach reklamowych przeważnie jest tak, że konfigurowanie kampanii składa się z trzech podobnych do siebie kroków. Pierwszym tym krokiem jest wybór tzw. kampanii i jej celu, czyli np. generowania ruchu czy zdobywania większej liczby aktywności. Drugim, który akurat na Facebooku nazywa się zestawem reklam, jest dobieranie grupy odbiorców, a trzecim jest już tworzenie właśnie reklamy jako takiej, czyli kreacji obrazka z tekstem, wideo i tym podobne. Tworzenie promowanego posta, Mimo, że dla nas było kilkoma kliknięciami, tworzyło taką bardzo prostą, do dzisiejszej tworzy bardzo prostą strukturę kampania, zestaw reklam i jedna reklama. Czasami też jest tak, że osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę już bezpośrednio z menadżerem reklam, też w obawie przed nadmiernymi komplikacjami, albo z braku umiejętności czysto obsługowych w zakresie klikania w panelu, też tworzą takie uproszczone scenariusze reklamowe jedną kampanię z jedną grupą docelową i z jedną reklamą. I trzeba sobie powiedzieć wprost: to jest marnowanie potencjału. Za każdym razem, kiedy tworzymy nową kampanię, czy kierujemy coś do nowej grupy odbiorców, powinniśmy tworzyć więcej niż jedną kreację. Zawsze tłumaczę to w ten sposób, że nawet w poszczególnych systemach reklamowych etap konfigurowania grupy odbiorców nie nazywa się właśnie grupa odbiorców, a nazywa się np. Na w Google grupa reklam, a na Facebooku i Instagramie zestaw reklam. Jakby samą nazwą, System próbował nas zachęcić do tego, żeby za każdym razem tworzyć więcej niż jeden wariant. Ile powinniśmy ich tworzyć? Cóż, to pytanie jest skomplikowane. Po części zależy to od naszego budżetu, możliwości w zakresie współpracy z grafikiem, czy czegokolwiek innego, czy na przykład liczby zdjęć, w którym dysponujemy z sesji. Więc mogą to być czynniki po części niezależne od nas. Natomiast postawmy to pytanie inaczej. Ile byłoby dobrze? Mieć takich kreacji z perspektywy algorytmu, żeby mógł sobie spokojnie swoją optymalizacyjną robotę, o której za chwilę wykonać. Z mojej perspektywy są to dwie, trzy kreacje. Oczywiście można więcej, pod warunkiem, że wydajemy już dziesiątki czy nawet setki złotych dziennie, bo jeżeli ta kwota będzie mniejsza, to nie będzie to wiarygodny test, a jedyne co zrobimy w ten sposób, to rozdrobnimy nasz budżet. I teraz spotkałem się z dwiema obiekcjami względem takiego działania. I pierwsza obiekcja brzmi, ja nie będę dawał systemowi reklamowemu kilku reklam, ponieważ to i tak nie będzie wiarygodny test. Ja chcę takie testy robić samodzielnie. Takie osoby tworzą na przykład dwa zestawy reklam z identyczną grupą odbiorców, a następnie umieszczają w niej po jednej kreacji. Chcą zachować kontrolę nad tym, ile osób zobaczy konkretny wariant, czy za jakie pieniądze on pójdzie. Cóż, nie jest to dobra droga, ponieważ z naszej perspektywy jedyne co wówczas tworzymy, to sobie samym konkurencję na aukcji, kierując reklamy do dokładnie tej samej grupy odbiorców. W ogóle mała dygresja. Czasami, jeżeli chcecie zawalczyć o większe wyniki własnych reklam, to polecam właśnie takie działanie, jakkolwiek głupie i sprzeczne ze wszystkim, co mówi się o wykluczaniu, ono by nie było. Puśćcie dwa identyczne zestawy reklam, tylko podzielcie po prostu budżet. Wielokrotnie to robiłem, szczególnie w kontekście i aplikacji i instalacji mobilnych, i działało to jak złoto. Działa to również w e-commerce, więc czasami, jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Więc taki mały bloczek segmentu optymalizacyjnego w nietypowy sposób. Szczególnie, że spora liczba polskich ekspertów wyśmiewa tę taktykę. Uważają za jakąś dziwną kopię czegoś głoszonego przez guru z zagranicy. Ja kiedyś o niej przeczytałem, postanowiłem wdrożyć, przynosi ona wyniki, więc głoszę dalej wieść światu. Więc spróbuj samodzielnie i daj mi znać, jak z wynikami. A wracając właśnie do wątku samodzielności. Tego typu samodzielne testowanie nie ma w dłuższej perspektywie sensu. Jeżeli chcemy mieć pewność, na przykład, że na konkretny wariat pójdzie konkretna kwota pieniędzy, to możemy skorzystać z dwóch reklam w ramach zestawu reklam, a następnie skorzystać z funkcji testu AB na Facebooku, który podzieli nam wówczas wyświetlenia na sztywno po połowie. Natomiast to jest taki wątek absolutnie poboczny i rzadko, na szczęście, spotykam się z taką argumentacją. Natomiast przeważnie jest inna argumentacja, że po co w zasadzie mam używać więcej niż jednej reklamy? I to pytanie, choć pozornie podstawowe, jest czymś, nad czym warto się zastanowić. Z mojej perspektywy, fakty ku temu są bardzo proste. Jeżeli damy systemowi więcej niż 2-3 wersje reklamy, to wówczas algorytm może zacząć wyświetlać je, i tak się zresztą dzieje, na przemiennie swojej grupy docelowej. I w trakcie tego wyświetlania uczy się na podstawie pierwszych interakcji, kliknięć w tę reklamę, który wariant bardziej podoba się grupy docelowej. I wówczas, jeżeli na przykład na nasz zestaw reklam przeznaczamy 30 zł dziennie i mamy Trzy reklamy w ramach tego zestawu. To nie będzie takiej sytuacji, w której pójdzie po 10 zł na każdą z kreacji, a zamiast tego większość budżetu, w zasadzie już po kilku pierwszych godzinach, będzie przesunięta w kierunku kreacji, która najbardziej przyciąga uwagę, a jednocześnie, co za tym idzie, będzie osiągała najlepsze wyniki po najniższym koszcie. I to jest algorytm, z którym ja swojego czasu tak ambicjonalnie próbowałem właśnie innymi metodami wygrać. Wychodząc z założenia, że nie, on na pewno będzie przesuwał pieniądze w nieefektywny dla mnie sposób. I czasami owszem, zdarza się. Tego typu problem. Na przykład, kiedy operujemy kampaniami z optymalizacją budżetu na poziomie kampanii, o którym pisałem kiedyś na blogu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków, a szczególnie w przypadku reklamodawców, którzy nie mają dużo czasu na pracę nad kampaniami i chcieliby coś ustawić i mieć pewność, że jest to wystarczająco dobre, to jest to właściwe rozwiązanie. Nastawiamy się więc na nieustanne testowanie swoich kreacji. Natomiast pytanie, które w tym momencie Warto sobie zadać, i to jest główne pytanie, które chciałem zadać sobie i Tobie i porozważać o nim w tym odcinku, brzmi, co jest celem takiego testu. I to pytanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ wydawałoby się, że prawidłowa odpowiedź jest jedna, że celem takiego testu na poziomie zestawu reklam, czy w Google byłaby to grupa reklam, jest wyłonienie tej najlepszej kreacji. Ale to jest zaledwie połowa prawdy, ponieważ warto się zastanowić nad tym, z czym wiąże się, przynajmniej w naszej głowie, takie wyłonienie najlepszej kreacji. Ponieważ większość ludzi wychodzi z następującego założenia: OK, na początku przygotuję sobie jakieś dwie, trzy wersje reklamy, zacznę ją puszczać mojej grupy docelowej i okaże się na przykład, że wygrała taka z żółtym tłem. Wobec tego, ponieważ wygrała taka z żółtym tłem, to ewidentnie moja grupa docelowa mówi mi, że podobają jej się żółte tła. Będę więc od tej pory kolejne kreacje tworzył właśnie w ten sposób. Jeżeli tak myślisz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to to jest droga do donikąd. Opowiem Ci o tym na swoim własnym przykładzie. Jako agencja Digitok mieliśmy okazję przez ha, chyba trzy, jeżeli nie 4 lata pracować z wydawnictwem znak. My w ogóle bardzo często pracujemy z wydawnictwami, ale akurat ten case utkwił mi bardzo mocno w pamięci. Z uwagi na to, że kiedy rozpoczęliśmy tę współpracę, to umówmy się, jest to wielkie wydawnictwo, bardzo znana marka, to ja byłem niezdrowo wręcz podniecony i stwierdziłem do swojego zespołu: moi drodzy, to jest dla nas fantastyczna szansa, żeby dowiedzieć się dzięki całej tej Analityce i budżecie, który wykorzystamy, jakie są idealne kreacje dla książek? Czy jeżeli będziemy promowali kryminał, to czy powinien tam być ktoś, kto wbija komuś nóż w okładkę i tak, dalej, i tak dalej. czy może wystarczy samo zdjęcie autora? Kiedy więc po pierwszym półroczu, a później ponownie po roku takiej współpracy, siedliśmy nad takim wielkim Excelem, który zbierał wyniki wszystkich kampanii poszczególnych gatunków literackich, z podziałem na autorów i tak dalej, z podziałem na typy kreacji. To okazała się jedna bardzo prosta rzecz. Nie ma żadnych rzeczy, które by wynikały z siebie. Było bardzo dużo oczywiście przypadków, że wygrywała kreacja X czy Y, ale to nie było coś, co pozwalałoby po pierwsze na przewidywalność, że za każdym razem będzie wygrywała właśnie taka wersja kreacji, a co za tym idzie, brakowało w tym powtarzalności. Czyli wydawało nam się, że ustalimy na przykład, że powinna być zawsze głowa autora po lewej, Nazwa książki po prawej, i od tej pory wszystkie kryminały będą się sprzedawały, albo przynajmniej reklamy będą się taniej klikały, jeżeli kreacje będą wyglądały w ten sposób. Tymczasem okazało się, że tak po prostu nie jest. Czasem okazało się, że jedna grupa docelowa, której podobała się dana wersja kreacji, za tydzień przy innej książce, albo nawet tej samej książce, klikała w zupełnie inną kreację. Jeżeli mieliśmy kilka zestawów reklam, kilka grup docelowych i po trzy warianty kreacji na każdą z książek, to można było wręcz strzelać, że w każdej grupie wygra inny wariant kreacji. Bardzo rzadko udawało nam się uzyskać jakąś powtarzalność. Co to oznacza? To oznacza, że zawsze, ale to absolutnie zawsze, musimy się nastawiać na jedną rzecz, że celem testu, owszem, jest wyłonienie lepszej kreacji. Jest stwierdzenie, która kreacja jest najlepsza, zainspirowanie się wykorzystanymi wtedy rozwiązaniami, zanalizowanie tego, co zrobiliśmy i dlaczego, i próba przeniesienia tego również na być może inne grupy docelowe albo na kolejne kampanie danego produktu. Natomiast trzeba uważać, żeby nie popełnić takiego błędu, że po tym, jak już odkryjemy, tak przynajmniej uznamy, ten najlepszy wariant, to od tej pory wszystkie kolejne kreacje będziemy tworzyli właśnie jako tego typu wariant. Ponieważ prawdziwym celem testu, a przynajmniej prawdziwym celem umieszczania kilku reklam w ramach zestawu, jest danie algorytmowi wyboru. Pracuję w marketingu już chyba 10 lat i przyznam szczerze, że który baner potrafi wygrać, to może mogę przewidzieć w jakichś 60% przypadków, jak mam dobry dzień. Więc nie będę taką osobą, a znam niestety takie, które będą twierdziły, że zawsze coś działa w taki, a nie inny sposób. Moje podejście jest inne, że może być tak i może być tak, spróbuj z tymi dwiema drogami. Natomiast w tym wypadku bardzo ważne jest, żeby podejść do tworzenia tych kolejnych kreacji w odpowiedni sposób. Stąd moja najważniejsza rada dla ciebie na dziś. Kiedy przygotowujesz kreacje, które umieścisz w swoim zestawie reklam, to niech to zawsze będą skrajnie różne kreacje. Zbyt często, kiedy jako digital przyjmujemy jakieś konta reklamowe i robimy taki wstępny audyt, to widzimy na przykład, że. Mamy markę odzieżową, która uruchamia kampanię reklamową dla nowej kolekcji. Jest tam jakaś taka jedna, na przykład sukienka, i ta sukienka, z uwagi na to, że była piękna sesja zdjęciowa z modelką, ma 15 wersji zdjęcia, gdzie modelka raz patrzy w lewo, raz patrzy w prawo. I dalej jest to po prostu to samo tło, to sama sukienka, tylko lekko inaczej wyglądające ułożenie ciała. I później widzimy, że w ramach zestawów reklam są wykorzystywane banery z dokładnie tymi dwoma zdjęciami. I to jest niby test. Natomiast z perspektywy odbiorcy, to jeżeli on zobaczy raz taką, raz taką wersję kreacji, to prawdopodobnie nawet nie zauważy różnicy. Nawet nie będzie wiedział, że widzi coś nowego. Więc jeżeli kliknie w jedną albo w drugą, to w, w oczach systemu któraś z wersji oczywiście wygra. Natomiast czy my powinniśmy z tego wnioskować, że od tej pory wszystkie modelki powinny patrzeć w lewo? No nie. Prawdopodobnie wyniki tego typu kampanii będą mocno zaburzone. Powinniśmy podejść do tego inaczej i stwierdzić, Jakie skrajnie różne wersje kreacji mogę przygotować? Podstawową różnicą może być format. Najlepiej, i to Ci polecam, testować przeciwko sobie, jeżeli tak to można powiedzieć, wystawiać na ringu na przykład kampanię wideo z kampanią z zdjęciem statycznym. Więc będą się różniły formatem. Może być karuzela kontra gif i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli operujemy na przykład z samymi grafikami, to możemy przygotować Czysty pakszot, powiedzmy samo zdjęcie sukienki na białym tle, kontra zdjęcie modelki. Możemy przygotować pewien sposób, ujęcia. Możemy przygotować na przykład coś, co bardzo dobrze sprawdza nam się we komersach. Uwaga, nawet w hurtowniach odzieżowych, czyli zdjęcie typu selfie. Gdzie modelka robi sobie sama zdjęcie typu selfie na sesji zdjęciowej, a później wystawiamy już w zestawie reklam jej selfiacza, pokazującego jak taka sukienka wygląda naturalnie, kontra piękne, wycyzelowane zdjęcie już bezpośrednio z sesji zdjęciowej. Więc mam nadzieję, że widzisz do czego zmierzam. Zawsze szukamy możliwości różnego ujęcia tematu, a nie tylko tego, że akurat na sesji mamy kilka zdjęć i ktoś raz patrzy w lewo, a raz patrzy w prawo. Zawsze testujemy. Podsumowując, więc, unikamy takiej klasycznej struktury z jedną kampanią, jednym zestawem reklam i jedną reklamą. Korzystanie tylko z jednej reklamy w jakimkolwiek systemie reklamy płatnej jest marnowaniem jej potencjału, ponieważ w ten sposób ograniczamy algorytmowi po pierwsze możliwość uczenia się, a po drugie możliwość dania nam informacji zwrotnej, jakiego typu kreacje nasza grupa docelowa lubi najbardziej. Natomiast ważne, żeby przy takim teście, nie zapomnieć, że tylko połową prawdy jest to, że celem testu jest wyłonienie lepszej wersji kreacji. Drugą połową jest to, że testować trzeba zawsze. Nie możemy zrobić czegoś takiego, żeby zapętlić się w wytworzeniu tylko jednego typu kreacji. Na przykład zawsze modelka, zawsze patrzy w lewo i zawsze na żółtym tle, bo tak nam wyszło z kilku kampanii. Wystawiamy na ringu przeciwko sobie skrajnie różne, jak najbardziej skrajnie, różniące się formatem, sposobem ujęcia tematu czy rodzajem. Grafiki, wersje kreacji, i na tej podstawie będziemy później w stanie stwierdzić, która z tych wersji jest lepsza. A jeżeli w danej grupie docelowej któraś z nich wygra, to nie oznacza ponownie, że od tej pory wszystkie tworzymy w ten sposób, ale że znów szukamy kolejnych sposobów na ujęcie tematu. Bo jeżeli w tej grupie ta kreacja się nie przyjmie, to być może okaże się strzałem w dziesiątkę w innej naszej grupie. I to tyle w merytorycznej części odcinka. Na koniec jeszcze dwa ogłoszenia. Po pierwsze, przypominam to, co powiedziałem na początku, ruszyła sprzedaż mojego kursu Skuteczny Copywriting. Potrwa do północy 31 marca. Tylko do tego czasu można go kupić w promocyjnej cenie. Stara dobra technika sprzedażowa, natomiast umówmy się cały czas. Działa, więc ja bym nie zwlekał. Kurs jest w tej chwili w przedsprzedaży, co oznacza, że na ten moment kupujesz jedynie login i hasło do materiału. Natomiast gorąco zachęcam Cię do odwiedzin mojej strony internetowej, żeby dowiedzieć się. Oczywiście link znajdziesz w opisie, czego dowiesz się z takiego kursu. Jeżeli na co dzień tworzysz treści, piszesz newslettery, możesz teksty, które mają sprzedawać. Od reklam w social media, takich jak te o których mówiliśmy dzisiaj, po dowolne inne, na przykład hasła na stronę internetową czy opisy produktów, czy opisy o firmie. To ten kurs będzie dla ciebie. Nauczysz się z niego nie tylko jak pisać językiem korzyści, ale jak zbijać obiekcje, jakim stylem pisać, jak dopasować go do grupy docelowej i wiele, wiele więcej. Jest to więc kurs, który z jednego punktu widzenia uczy copywritingu, ale z mojego punktu widzenia tak naprawdę, to jest kurs który uczy dobrej komunikacji produktu do klienta, czy B2C, czy B2B. To było ogłoszenie numer jeden. Natomiast ogłoszenie numer dwa, moi drodzy, cały czas trwa rekrutacja do mojej agencji Digitok. Powoli dobijamy do 40 osób na pokładzie, i na ten moment szukamy tak naprawdę osób, które mają kompetencje w zakresie reklamy płatnej. Szukamy osób, które są świetnymi specjalistami od reklamy na Facebooku oraz osób, które są równie świetnymi specjalistami od reklamy w Google. Jeżeli masz którąś z tych kompetencji, pisz do mnie, napisz na pocztamałpaarturjabłoński.com, wyszlij swoje CV, napisz coś o sobie, daj się poznać. Jeżeli łączysz w sobie obie te kompetencje, jeszcze lepiej. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiam. Ale na dziś to wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu i do subskrybowania, oceniania, lajkowania. Czy co tam trzeba zrobić, żeby wieść o podcaście się niosła? Właśnie podcastu, konkretnie o marketingu. Cześć!